20 września wspominamy błogosławioną Marię Teresę od świętego Józefa, zakonnicę. Anna Maria Tauscher van den Bosch urodziła się 19 czerwca 1855 roku w niemieckiej rodzinie protestanckiej w miejscowości Sądów, tuż przy obecnej granicy Polski z Niemcami. Za jej życia obszar ten należał geograficznie do państwa niemieckiego, a wioska nosiła nazwę Zandow. Jej ojciec, Hermann, był tam pastorem protestanckim. Matka, Maria Paulina, także wyznania luterańskiego, żywiła jednak szczególne nabożeństwo do Matki Chrystusa, co spowodowało, że pierwsza córka została ochrzczona jako Anna Maria. W maju 1862 roku rodzina przeniosła się do Arnswalde. Dla 7-letniej Anny Marii był to czas wielkiej zmiany. Z cichej wiejskiej plebanii dom rodzinny przekształcił się w miejski ośrodek katechetyczno-charytatywny, w którym rodzice gromadzili dzieci na naukę religii i który nawiedzali liczni ubodzy, znajdując pociechę duchową i pomoc materialną. Kiedy w 1865 roku pastor Hermann Tauscher otrzymał przeniesienie do Berlina, Anna Maria rozchorowała się i musiała przerwać naukę w szkole. Rodzice posłali ją wraz z siostrą Elizą na wieś, do krewnych matki. Tam poczuła się lepiej, chodziła do szkoły i tam też poznała katolicyzm, który zaczął ją stopniowo urzekać. Gdy w 1872 roku ojciec zaproponował jej przyjęcie sakramentu konfirmacji, odpowiednik katolickiego bierzmowania, oświadczyła mu, że bardziej niż z protestantyzmem utożsamia się z Kościołem katolickim. W 1874 roku zmarła matka Anny Marii. Dziewczyna jako najstarsza córka zaczęła prowadzić dom, wspomagając ojca i swoje młodsze siostry. Opuściła ich dopiero 5 lat później, gdy owdowiały ojciec poślubił nową małżonkę i plebania zyskała nową panią pastorową. Anna Maria przeprowadziła się wówczas do Kolonii, gdzie została dyrektorką domu dla upośledzonych i chorych psychicznie. Tam, mimo sprzeciwu ojca, postanowiła przejść na katolicyzm. W wieku 33 lat przyjęła chrzest w kościele świętych apostołów w Kolonii. Uczyniła to pod wpływem lektury Księgi Życia świętej Teresy od Jezusa. W reformatorce Karmelu Anna Maria znalazła wzór życia, łączącego modlitewnego ducha Karmelu Terazjańskiego z działalnością apostolską. Przy pomocy kilku kobiet, które do niej dołączyły, zakładała ośrodki dla dzieci i ludzi starszych, którzy potrzebowali opieki. Po 3 latach postanowiła założyć zgromadzenie zakonne i przyjęła w nim imię Marii Teresy od świętego Józefa. Od początku zajmowało się ono opieką nad biednymi, zwłaszcza dziećmi. Jego pierwszy dom w Berlinie nazywał się Dom dla Niemających Domu. Wspólnota przyjęła zaś nazwę Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Boskiego Serca Jezusa. W okresie Kulturkampfu państwo pruskie przeszkadzało w zakładaniu klasztorów i rozwijania życia zakonnego. Matka Maria Teresa postanowiła więc przenieść macierzysty dom zgromadzenia do Rocca di Papa koło Rzymu. Nowicjat dla całego zgromadzenia powstał natomiast w Holandii. W 1912 roku Maria Teresa wyjechała na kilka lat do Stanów Zjednoczonych na fundację nowego klasztoru za oceanem, co uczyniła za swego życia nie tylko w USA, ale i w Kanadzie. Gdy jednak wybuchła I wojna światowa, władze włoskie skonfiskowały macierzysty dom zgromadzenia jako własność niemiecką. Wróciwszy do Europy w 1920 roku, Maria Teresa skierowała się do Zittart, przekształcając dom nowicjatu w dom generalny. Tam też zmarła w opinii świętości 20 września 1938 roku, mając 83 lata. Proces beatyfikacyjny Matki Marii od świętego Józefa rozpoczął się w Holandii w 15 lat po jej śmierci. Jej beatyfikacja nastąpiła 13 maja 2006 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Maria Teresa od świętego Józefa wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom,
ku chwale Twojego Kościoła, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,